Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Easy Polish. Dzisiaj porozmawiamy z ludźmi o czterech porach roku. Wiosna. Wiosna to pierwsza pora roku, kiedy topnieje śnieg po zimie, robi się coraz cieplej, a przyroda budzi się do życia. Wiosną najczęściej spaceruję. Wiosną najchętniej chodzę na spacery, żeby tej wiosny szukać na odradzających się drzewach. Wiosną chodzę na spacery nad morze, bo jestem z nadmorza. Wiosną najczęściej chodzę na spacery. Wiosną najchętniej chodzę po parku i patrzę na przyrodę. Wiosną bardzo chętnie jeżdżę na rowerze, gram w koszykówkę oraz chodzę na siłownię. Wiosną najchętniej podróżuję, ponieważ nareszcie robi się ciepło. Lato. Lato to najcieplejsza pora roku w Polsce, kiedy jest bardzo gorąco, dzieci w szkole mają wakacje i wszyscy wyjeżdżają na urlopy. Latem najchętniej jeżdżę na rowerze. Latem jeżdżę nad jeziora albo baseny. Latem najchętniej piję alkohol z kolegami, sobie nad jakimś jeziorkiem, gdzieś w plenerze. Latem najchętniej spaceruję wieczorami, ponieważ dzień jest dłuższy i wieczory są chłodniejsze. Najchętniej latem leżę na plaży. Latem najchętniej jeżdżę nad morze i jeżdżę do Czech na festiwal. Najczęściej latem opalam się. Jesień. Jesień to bardzo smutna pora roku, kiedy robi się coraz zimniej, często pada deszcz i dni robią się coraz krótsze. Jesienią oglądam filmy. Jesienią najbardziej lubię wybierać się do kawiarni, pić jakąś gorącą czekoladę lub herbatę i grać w gry planszowe. Jesienią najczęściej odpoczywam. I piję herbatę. Jesienią najchętniej zbieram liście i robię ozdoby do domu. Jesienią? W sumie jesień to jest taka pora roku, gdy ja najbardziej lubię siedzieć w domu, bo nie przepadam za jesienią. To jest taki okres, gdzie pije się herbatę, kawę, siedzi pod kocem, ogląda seriale. Jesienią lubię najbardziej chodzić do herbaciarni, siedzieć w ciepłym miejscu i patrzeć na zmieniający się krajobraz. Jesienią to najchętniej siedzę w domu, mam depresję, oglądam anime, seriale, oglądam YouTube, gram w LOLa. Zima. Zima to najzimniejsza w Polsce pora roku, kiedy temperatury spadają poniżej zera, pada śnieg, a dni są bardzo krótkie i szybko robi się ciemno. A zimą lubię grzać się przy kominku, najchętniej gdzieś w górach. Zimą? Uciekam przed mrozem zdecydowanie. Ja zimą spędzam czas z rodziną, najczęściej w święta. Zimą mam jeszcze tak trochę tą depresję po jesieni, ale to już się trochę lepiej zaczyna i już mam jednak trochę więcej chęci do życia i często już częściej wychodzę do, nie wiem, do kina, do dziewczyn na jakiejś restauracji. Zimą najchętniej jeszcze na łyżwach. Zimą chodzę najczęściej na długie spacery. A zimą jeżdżę na nartach. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. Po więcej materiałów do nauki języka polskiego koniecznie zajrzyjcie na naszego Patrona, a jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki Easy Polish, to koniecznie subskrybujcie też kanał Easy Languages o tutaj. Do zobaczenia!